Dzień dobry Państwu. Wakacje to czas relaksu i beztroski, ale niestety depresja ani nie śpi, ani nie wyjeżdża na wakacje. No i tutaj pojawia się problem, bo wypadamy z rutyny, która często nam pomagała w codziennym życiu. Jak sobie z tym radzić? Tutaj mamy już cały sztab psychologów, którzy pracują przy nowym projekcie miejskim New Colors Spokój w Głowie. Jest to pomoc psychologiczna dla osób powyżej 14 roku życia, a naszym dzisiejszym gościem jest psycholożka Agnieszka Smorong. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Skąd taki pomysł, gdzie można się zgłosić i czy każdy może przyjść? Bo tych psychologów de facto brakuje, więc przypuszczalnie będą u Was tłumy. Dzień dobry. Pomysł zrodził się z dużego zapotrzebowania na tego typu usługi. Wcześniej prowadziliśmy szeroko zakrojone działania z pomocy psychoedukacyjnej, psychologicznej i pomoc okazała się niewystarczająca. W związku z tym przedsięwzięliśmy kroki, żeby kontynuować działania i świadczyć pomoc dla osób potrzebujących. No i gdzie można się zgłosić? Jak znaleźć jakby tą stronę czy numer, bo trzeba przypuszczalnie się wcześniej umówić. Tak. Pomoc psychologiczna jest świadczona w formie konsultacji indywidualnych, na które się można zapisać przez portal Twój Psycholog, wpisując tam Fundacja Intra i tam są podane terminy oraz psychologowie. Można się wcześniej zapoznać z doświadczeniem i wybrać psychologa dopasowanego do swoich potrzeb. No i właśnie, jak to jest z tą depresją? Czy lepiej wypadać z tej rutyny, wyciągać kogoś, kto ma depresję, czy lepiej go nie ruszać? Bo no, są różne szkoły, to wszystko zależy oczywiście od problemów, jakie indywidualnych, jakie ktoś ma. Ale załóżmy, że obserwujemy nasze dziecko czy kogoś bliskiego i wiemy już, że ma depresję, to oczywiście pomijając fakt, że warto zareagować, to i wybrać się do psychologa z tą osobą na przykład, to czy wymyślać tej osobie jakieś zajęcia, że chodźmy na rower, zróbmy coś, czy po prostu zostawić ją w spokoju? Ważną rzecz Pani powiedziała, są różne szkoły i podejścia do leczenia depresji. Depresja może przyjąć różne formy. I przyjmuje się, że są trzy stadia depresji: lekka, umiarkowana i ciężka, w zależności od problemów i intensywności objawów. Zalecane są różne formy leczenia. I przy lekkim, umiarkowanym stadium wskazana jest pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna. Dobrze to się sprawdza, podejście poznawczo-behawioralne w leczeniu depresji. Natomiast przy ciężkim stadium, gdzie te objawy są dużo bardziej nasilone, właściwie osoba jest wyłączona z aktywności życiowej, zawodowej, społecznej, to bez wsparcia farmakologicznego nie będzie możliwa pomoc. Nie należy się tego bać, prawda? Bo te leki to zazwyczaj nie są jakieś strasznie ciężkie leki, tylko takie, które no i tak trzeba wziąć, żeby się wyleczyć, tak? Tak? I Wy jesteście w stanie zdiagnozować, już ocenić, że jest to pierwsze, drugie czy trzecie stadium i pokierować dalej takiego pacjenta. Tak, często jest tak, że osoby trafiają do nas, bo jest łatwiejszy dostęp niż do psychiatry, to jest jedno, ale też zachęcamy osobę do skorzystania z wsparcia psychiatrycznego, wtedy osoba decyduje się na leki. Leki współcześnie są dobre, nowej generacji i tak jak Pani wspomniała, służą one osobom i mają stosunkowo niewielkie skutki uboczne. Jednocześnie chciałabym nadmienić, że osoby, żeby nie pójść w drugą skrajność, i wiele osób decyduje się na leki, bo jest to łatwiejsza forma. Łatwiej wziąć leki niż zdecydować się na psychoterapię, która może trwać kilka miesięcy, a nawet lat. Więc żadna skrajność nie jest dobra i ja jako psycholog zalecam skorzystanie z wsparcia psychoterapeutycznego. Natomiast już w takich cięższych przypadkach decydować się na leki, które są dobre, natomiast traktować to jako
ostateczność. Jako ostateczność. A jak zdiagnozować? Jakie są pierwsze symptomy tego, że coś z nami się nie, dzieje nie tak? Czyli, że sami możemy stwierdzić, że o, chyba mam depresję, potrzebuję pomocy. Lub żeby to ocenić u naszych na przykład dzieci, które pozornie mogłoby się wydawać, że jest super, ale widzimy, że są jakieś odstępstwa od norm zachowania u po prostu naszych dzieci. Nie każdy smutek jest depresją. Tak. Smutek, który się przeciąga w czasie, taki długotrwały, obniżony nastrój, ale połączony z problemami, z własną samooceną, pojawia się utrata zainteresowań, coś, co nas wcześniej cieszyło, dawało nam motor do dalszego działania, że byliśmy osobami aktywnymi i nagle przestaje nas to cieszyć. Przestajemy odczuwać pozytywne emocje. Kolejnym takim niepokojącym symptomem może być utrata apetytu, najczęściej utrata apetytu, zmiany w stylu odżywiania. Najczęściej jest to utrata apetytu, ale może to być nadmierne objadanie się. Dodatkowo problemy z koncentracją, ze skupieniem się, nie potrafimy przeczytać książki, nie potrafimy obejrzeć filmu do końca. Ponadto negatywny obraz siebie. Przestajemy wierzyć, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Widzimy przyszłość w ciemnych barwach, a przeszłość tylko w kategoriach porażek. To są takie symptomy, które powinny naszą uwagę zwrócić. Dodatkowo jeszcze problemy ze snem. Najczęściej są to problemy z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, natomiast trudniej jest wstać i wraz z biegiem dnia czujemy się lepiej. Czyli w takiej sytuacji na pewno warto jest być przy takiej osobie, tak? Czy jeśli to dotyczy nas, to żeby ktoś przy nas był, to jest pierwsze, czyli takie wsparcie drugiej osoby. A jeśli ta depresja przejawia się tym, że my nie chcemy jakby tego wsparcia, że odrzucamy, bo to tak też może być, to wtedy wspierać tę osobę na siłę, czy dawać jej tą przestrzeń? Znowu to zależy też od tego, na jakim ta osoba jest etapie i jakie, żeby wsparcie było potrzebne tej osobie. I zawsze warto być. Jest także jednym też z takich objawów braku aktywności jest to, że przestajemy angażować się w działalność społeczną, więc wycofujemy się, izolujemy się od ludzi. I natomiast bycie przy takiej osobie, nie na siłę wyciąganie, ale bycie, towarzyszenie, proponowanie, żeby osoba miała poczucie, że nie jest sama, bo też w depresji pojawiają się takie negatywne przekonania na temat innych ludzi, na temat też siebie i odrzucenie takich osób powoduje, że to się utrzymuje u tych osób, może spowodować utrzymywanie się tych objawów depresji albo nasilenie ich. Dlatego bardzo ważny jest ten zasób społeczny i bardzo ważne jest, żeby przy tych osobach być i wyciągać to może duże słowo, ale proponować, towarzyszyć, rozumieć taką osobę. No to nie jest proste zadanie, ale najtrudniejsze jest w momencie, kiedy dotyczy to naszych dzieci, a to jest jakby niestety taka choroba cywilizacyjna, że depresja w tej chwili dosięga głównie dzieci. I tutaj ważne jest to, żebyśmy obserwowali nasze dzieci, żebyśmy nie byli obojętni na sygnały, które dostajemy, bo dorosły człowiek jest w stanie sam podjąć decyzję, sam określić to, że coś z nim jest nie tak, a dziecko zazwyczaj się z tym chowa. Więc pamiętajmy, że wakacje to czas, żeby spędzać więcej czasu z dziećmi, zwracać więcej uwagi na naszych najbliższych i w razie czego po prostu interweniować. Dziękuję serdecznie za rozmowę.